Poloneza czas zacząć. Dzisiaj jest 29 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Tańca. W związku z tym postanowiliśmy w progach Politechniki Poznańskiej zorganizować właśnie taki Dzień Tańca. W związku z tym, że staramy się o wpisanie poloneza na listę niematerialnego dziedzictwa kultury UNESCO, skierowaliśmy swoje zainteresowanie w stosunku do poloneza. I mam nadzieję, że przyczyni się to, będzie jednym z wielu wsparć przesłanych do UNESCO przez, za pośrednictwem Ministerstwa Kultury. Z tego będzie dokumentacja, film i sądzę, że ten polonez będzie wkrótce dziedzictwem światowym. Program wyglądał tak, że był to całkowity spontan. Jedyną rzeczą przygotowaną to była choreografia poloneza Ogińskiego w wykonaniu zespołu Politechniki Poznańskiej Poligrodzianie, ale też na zasadzie po prostu przyjścia i zaznajomienia się od razu bezpośrednio z terenem. Do wspólnego korowodu, aby po prostu miało to na celu popularyzację. Po prostu polonez, powiem, uważam, że tak jak hymn, ten taniec powinien być znany przez każdego. Mniej lub bardziej.